bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jeśli chce pan zabrać głos, to proszę bardzo, zapraszam. Tak, to jest pan skarga. Jeśli ma pan życzenie, zapraszam. Około 17 lutego tego roku wójt zabrał zwierzęta synowi, krowę, 37 sztuk dokładnie. No, z pomocą tego powiatowego weterynarza. Zwykły łowóz. Weterynarz mówił, że nie ma paszy. Pasza była. Nawet, to będzie sprawa w sądzie. I na początku w ogóle wszystko było zamieszczone już. Tylko że zmieniła się władza. I no, trochę mam prawnika do tego. Gmina nie chciała zmienić, nie, to była z urzędu ta sprawa dotyczyła syna. Ja syn, no nie wejdą, syn był rozcielem i syn jest chory. Prawda? Jemu samo to, że jest chory, nie powinno mu się odebrać zwierząt. To jest prawda, punkt pierwszy. Powinien się ktoś zainteresować z gminy, dlaczego tak się dzieje. Mnie często w domu nie było, bo tam wyjeżdżałem z domu, żeby nie mówić o szczegółach dlaczego. Ale jak już wiedziałem, że krowy mogą być zabrane, zacząłem bardzo pilnować. No, synowi myślałem różnie. On mówi tak, które krowy były nie do sprzedania, trzymaliśmy na mięso. To, które były do sprzedania, to tak im dawał, aby pożyły. Ale te, które miały być rosnąć, miały być do sprzedania, no i się nie były sprzedane wszystkie, te co dorosły. Głównie na mięso trzymali. To oni dwa bardzo dobrze. No ale jak widziałem taką, żeby mogło zadać, to sam pilnowałem tego bardzo. Zgłaszałem, razem z synem przyjechałem, to musiałem dogadać, no bo syn jest chory. No, ma już, no jest, już 4 lata musi doprowadzić, a potem będzie miał jakąś rentę. Przyjechałem tutaj do gminy, powiedzieli, że wszystko jest okej, że jest dobrze. Z Krajewskim rozmawiałem, nie chciał wcale rozmawiać. Później przyjechał, zawiadać normalnie, z policją, co mogą zrobić? Nic, zabrali wszystko. Krajewskiemu powiedziałem, po co pan przyjeżdżał? Mówię, przecież mówiłem, że wszystko jest dobrze. No i widzieli jak jest. Doprowadzili krowy, bo tam 20 sztuk to mali podłożu, a potem 13 tam resztę do po paszy, które leżało na korytarzu. To mam zdjęcia porobione w dniu, jak były zabierane krowy, jak wyglądały. Ale mówię, syn jest chory, stałą ma chorobę, taką leczy psychiatrycznie i ma chore serce. A do nią było żonę, która jest bez to wszystko. I tak dalej. Tam no już dużo o tym mówi, że żeby on miesza z tym. Jak to było bardzo źle. I ta prostytutka myślała, że po rozwodzie, że będzie miała pół majątku. Jeżeli to im udało się, to zapisane było po ślubie na mnie. Teraz synowi zapisałem, już czas temu. No to z pomocą uważam, dlatego rozmawiałem z nią przez telefon. To było na wiosnę. Ona już potem chciała wrócić do domu, bo jest stara prostytutka jest. Już nie ma klientów. I chciała wrócić do domu, ale ja powiedziałem, że do tej jej była jedno na świecie. I z pomocą tego weterynarza powiatowego i wójta odebrała te krowy. Tak, to jest streszczenie szybkie. I ona też o tym mówiła, bo powiedziała, że w sądzie, bo ja mówię, w sądzie byliśmy, będzie sprawa w sądzie o te krowy. No ale to dzięki temu, że przybyła coś, jak Państwowa rządziła, specjalna sekta, nazywany tych prokuratorów, dobra, no to wszystko jest. Najważniejsze, że powiedziałem. A teraz, jak się dużo bolę, mówię na mięso. Baby, kiedy rosło, chodziły, no ale jak lato było, nawet nie były spędzane do obory. Tak samo przed USA się, te karki patrzcie się. Jak ktoś odbije się, to już tak jest. To one powinny się wcielić, no tak jak wszystkie, 15 sztuk, bo kilka się już wcieliło, nawet w dniu zabierania, jak się, no wcieliły się 2 sztuki, to weterynarz powiatowy wezwał Rogulskiego, żeby usypiać tego cielaka, bo nie można wstać. No i nie łobuz, no i przyjechał Rogulski, ja powiedziałem, że pili pan co to jest, trzeba poczekać, że młoda krowa to kopała. Syn tam nabył trochę mleka, dał z takiego wiadra z moczkiem cielakowi i cielak za niego nie stał i chodził. A on kazał samym roku. Siano, no wiadomo, jak starta, były w belach było siano. Czarne, takie czarne siano, że nie czarne, jak to może? Wiadomo, z zewnątrz jest ciemne, a w środku jest normalne zielone. Jakby to się orientował, on celowo to robi. Poza tym te krowy zostały oddane, też jest bardzo ważne, do zimnej wody, 20 sztuk przynajmniej. To syn razem jeździłem, bo samochód grafski, ale tutaj był samochód, to żeśmy tam jeździli. To no, po miesiącu było, to jeszcze bardziej schudli to było. W tej sprawie wielokrotnie na tej sali zabierałem głos, znacie Państwo historię rodziny i sytuacji tej, którą doświadczyła rodzina Pana, mojego przedmówcy. Tak naprawdę wydaje mi się, będzie trwało to chwila. Szanowni Państwo, bo mówimy, to są moje słowa, to są kontrargument słowa pana Piekuta. Ja bym poprosił Paweł, jeśli można, pokazać kilka zdjęć z momentu, jak zostałem powiadomiony przez powiatowego lekarza weterynarii o interwencji, a później jeszcze skomentuję na moment. Tak, proszę Państwa, wygląda, nie wiem czy z daleka widać, może jest za jasno, widać krowy, widać te krowy, nie chcę być złośliwy, ale widać jakie one są przygotowane na mięso. Kto miał krowę w swojej oborze, to wie jak wygląda krowa mięsna, jak ściółka za tym płotem wygląda, natomiast to zielone to jest przywiezione przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, żeby te krowy całkiem nie padły w to błoto, w tym kąglerowice, natomiast koryto, które widzimy czyste, było... To jest nieprawda, nikt nie przywoził żadnej paszy. To jest kłamstwo. Było, proszę Państwa, pełne gnojowicy. Proszę dalej. Tak wyglądają stan krów i spójrzcie tu na dół, na świecące odblaski tego podłoża, gdzie krowa się może położyć. Proszę dalej. Tu widać z tyłu za krową, widać krowę jak wygląda. Proszę dalej. No to tam gdzieś widać pojedynczy, ale tu po drodze widzimy jak ściółka wygląda. Tak wyglądała, proszę Państwa, opora na rzut oka. Proszę dalej. Tak, w takim krowy warunkach miały spać i leżeć, odpoczywać po jedzeniu, proszę. I tak, proszę Państwa, to był moment już załadunku na specjalistyczny pojazd. Te krowy, żeby były przewiezione w godziwe warunki. Jeszcze proszę dalej. Zwróćcie Państwo uwagę na stan tych krów, nie wiem czy widać. Pokazane są dwie najgorsze. Proszę Państwa, niechby była jedna, proszę Pana, ale ja przepraszam, ja nie przerywałem Panu. Proszę o cierpliwość. Proszę bardzo. Zobaczcie Państwo. To jest ten dobry stan krów mięsnych. Oczywiście, jeżeli syn nie dbał, to w ciągu 3 tygodni, bo proszę Pana, ja czy Pan, jakbyśmy nie jedli, przepraszam bardzo Pana, ale jakbyśmy tylko 3 dni nie jedli, to byśmy nie mieli tak siły krzyczeć. A ta krowa nie miała możliwości słowa powiedzieć. Proszę bardzo. Tak wyglądały właśnie szyje krów wiązanych. Nie, przepraszam, to jest sięgały po ostatnie źdźbła jakiegoś tam słomy czy czegoś, co leżały powycierane. I jeszcze nie wiem, czy są dalej zdjęcia. Tak wyglądają te puste krowy mięsne, no, szanowni Państwo. A tak wygląda obora, wtedy krowy stały. Stały tu wysoko, a na dole jest kanał gniowy, gdzie wypycha. Dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz tak jeszcze przypomnę, proszę Państwa, tak naprawdę ja z pokorą przyjmuję tą skargę przez Pana tutaj złożoną do gminy, natomiast tak naprawdę nie szukajmy winy w wójcie, w powiatowym lekarzu weterynarii i w innych osobach, tylko szukajmy przyczyny, dlaczego te zwierzęta w takim stanie, takie zwierzę, ja też jestem po wześni, i wiem jak wygląda obora, nieraźliwe, natomiast krowa w ciągu 2 czy 3 tygodni do takiego stanu nie dojdzie, ale to już nie sądzę. Natomiast moim obowiązkiem było wykonać polecenia powiatowego lekarza weterynarii. Nie wspominał Pan słowem, że miał Pan czas Wspomniał Pan, co prawda, przepraszam, że był Pan u mnie na rozmowie z synem. Pewne rzeczy Panu też podpowiadałem jako rodzice. Mam pełną świadomość, że zostaliście Państwo pozbawieni warsztatu pracy i utrzymania rodziny. Nie ulega to wątpliwości. Z tego, tak, proszę Państwa. Natomiast sam Pan też powiedział, że syn nie jest w stanie prowadzić tego gospodarstwa. Natomiast my, niezależnie od tego, jak już po wykonaniu tych decyzji, ponieśliśmy i ponosimy do dnia dzisiejszego ogromne koszty utrzymania codziennego tych krów i tak naprawdę decyzja zapadnie dosłownie za 2 dni w sądzie. Udało mi się przyspieszyć poprzez właśnie i prawnika naszego, który ta sprawa spędza sen z oczu nam wszystkim i finansujemy, my wszyscy mieszkańcy gminy, do stadu, które gdzieś tam jest w hotelu, także można podróżyć takiego sformułowania. Natomiast te decyzje zapadną co dalej z tymi krowami, niezależnie od tego, co Pan mówi, co ja mówię, bo to rozstrzygnie sąd na wniosek prokuratury. Sprawa została tak jakby dwuetapowa w sądzie. Rozpatrzenie pierwszej skargi na złe traktowanie przez właściciela zwierząt. I tu przykro mi, że Pana syn jest chory, natomiast uratował się od niechybnej kary za znęcanie się nad zwierzętami i choroba w ten sposób go, że tak powiem, uratowała od kar jakichś tam przewidzianych ustawowo. Natomiast każdy z nas nawet jakby jedną krowę czy kota gnębił, mówiąc po polsku, i prześladował, i jest podlega karze, są odpowiednie przepisy w tym kraju. Natomiast sytuacja zostaje tak jakby tamta, uważam, przez prokuraturę zamknięta, natomiast sprawa przypadku mienia i decydowania, gdzie te krowy się pójdą po postanowieniu sądu, sprawą jest otwartą. I tyle w tej sprawie, Szanowni Państwo. Natomiast naprawdę z całym zrozumieniem i po ludzku, jak często tu wiceprzewodniczący mówi, używa takich podobnych słów, przykro mi z tego powodu, że to trafiło na Pana rodzinę. Natomiast fakty się stały, zdarzyły i mam pełną świadomość, że Państwo zostali dotknięci, ale tak naprawdę nie szukajcie Państwo winy. W wójcie, w powiatowej lekarzu, w Radzie, która będzie podejmowała decyzję. Natomiast ta sprawa zgodnie z ustawą musi trafić na posiedzenie Rady i myślę tyle, Pani Przewodnicząca, w tej kwestii. No bo cóż tu dodać. Dziękuję. Te zdjęcia, co były, to było robione, bo były dwie kontrole wcześniej. To było w tym czasie robione. Jak krowy miały, złe warunki miały. Ja jeszcze na Ukrainę i nie byłem w domu. Dlatego tak się działo, że było źle, bardzo było źle. Ale jak zacząłem pilnować, to było tydzień przed rozebraniem. Potem jeszcze 3 dni przed poszliśmy do Krajewskiego. Już mówili, że to jest dobrze. A potem jak przyjechał Krajewski, ja mówię, po co Pan przyjechał? Mówiłem, że jest wszystko dobrze. Nawet nie miał słowa toczne, tylko powiedziałem, że korupcja jest karalna. Uważałem, że dostaną jakieś pieniądze większe. No to wiadomo, że tego nie widziałem i nie wiem, to są tylko domysły. Ale mówiłem z synem tym, mówiłem, że wszystko jest dobrze. Nie przyjechał mi zobaczyć, to przyjechał to zabierać. Z policją. Policja, ale to są... Jeszcze, jak zabierali, tylko było 2 takie chude krowy, to tam fotografowali z góry i tak dalej, były chude. Chodziło 3 cielaki luzem, ale tam same te krowy. A wcześniej syn słabo karmił, te krowy, które były inne sprzedanie. I one zrobiły się chude, już mówiłem, że chude. A jak zaczęli o nich dbać, przecież w ciągu tygodnia nie poprawi krowa. A jak zostały oddane, tam w jednym miejscu schudły, a w drugim miejscu zdechły. Dlatego jeszcze, my teraz będziemy tłumaczyć, że krowa nie może mieć nagle zmiany paszy. Ale wiadomo, jak tam było, jak to wyglądało? Ja może tak troszeczkę dla rozładowania, że tak powiem, takiej sytuacji i takiego wniosku, nie wiem, na przyszłość, bo tu nie ulega żadnej wątpliwości, że prawo jest po stronie Urzędu Gminy, Pana Wójta, no i sprawa w sądzie na pewno skończy się pomyślnie, tutaj to nie ulega wątpliwości. Tylko jest taka druga strona poza prawem, taka czysto ludzka i to nie jest tak, że ja to mówię, żeby coś tam wywołać, jakąś skruchę, ale tak naprawdę na przyszłość, jeżeli, bo jak dobrze pamiętam, jeszcze to było, nie wiem, parę miesięcy temu chyba bodajże radny Gałązka, tak Maćku, jak dobrze pamiętam, zgłaszał ten problem tutaj na którejś komisji i tak naprawdę się tak zastanawiam teraz i to nie też obciążać kogoś i szukać winnych, tylko czy naprawdę jako urząd gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, czy jakieś środki, być może nie znam tak naprawdę dokładnie tutaj uwarunkowań, tylko że teraz tak podając na komisji troszkę ta sprawa, jak rozmawiamy, rozbrzmiała tak w jedną stronę. Teraz tak jakbyśmy, tak jeżeli widzimy teraz obie strony, bo to pismo, które Pan napisał, rzeczywiście było poniżej krytyki, to nie było, nie ma co w ogóle usprawiedliwiać czegoś takiego i tak jak mówię dalej, prawo jest po stronie gminy i tu nie lega wątpliwości, tylko tak na przyszłość, mając zgłoszone taką wcześniej sprawę i widząc, co się dzieje i wiedząc o kłopotach zdrowotnych syna, czy nie mogliśmy czegoś więcej zrobić. Tak tylko zapamiętania tej sytuacji, czy rzeczywiście to jest, to nie, ośrodek pomocy społecznej mamy jakieś środki na temat, czy pomoc nie mogła pójść jakoś jednotorowo, żeby użyć. Jeżeli pomoc by rzeczywiście jakaś poszła i rzeczywiście dalej sytuacja byłaby taka, jak jest, nie ma możliwości. Ale ja tutaj mówię, nie chcę tego mówić, czy rzeczywiście ktoś zawinien, tylko tak mi się wydaje, czy rzeczywiście te wszystkie środki zostały w należyty sposób i w dobrym momencie podjęte. Dziękuję bardzo. Rolnik z mojego okręgu wyborczego. Dotknęła go tragedia, tak, jego syna. I widzimy gdzieś tam, że ten dobrostan tych zwierząt i wszelkie zasady bioasekuracji, żeby te krowy nie zachorowały, przez to, że syn nie mógł się odpowiednio nimi zająć, czy Pana nie było też, no nie jest najlepsza. Sytuacja się potoczyła, jak się potoczyła. I taką decyzję wydał powiatowy lekarz weterynarii, nie wiem, wójt tylko wykonał tę decyzję, bądź tutaj, jak Pani radna mówi, wnioskował o to, wójt tylko wykonał. Myślę, że wójt nie ma takich kompetencji, żeby jechać komuś krowy zabierać, czy to było tylko wykonanie jakiegoś polecenia. Bynajmniej nie mam takie przeczucia, tak mi się wydaje. Natomiast to, czego Panie Paneliśku oczekuje, jeżeli co by się stało z tymi krowami, jeżeli one by do Pana wróciły, czy Pan by mógł się, bo polegając na Pana, no, osobiście nie jestem przekonany, czy polegając na Pana zdaniu, czy mogliśmy taką decyzję, znaczy nie my, sąd, czy mógłby sąd taką decyzję wydać, że Pan mówi, że będzie dobrze. Nawet jeżeli by Pan chciał wrócić do produkcji tego bydła, to myślę, że powinien Pan gdzieś tam to udowodnić powiatowemu lekarzowi weterynarii, czy tutaj gdzieś tam wójtowi, czy urzędnikom, tym, którzy się zajmują w sądzie. Tak, czy w sądzie. Decyzję, zobaczymy, mamy jeszcze zdjęcia. Że to z dniem, kiedy były robione. A to było robione przed. Że to będzie taka decyzja. Także myślę, że tutaj no, nie do końca ta skarga wpłynęła. To jest kolega wójta. Pokażcie, takie ziemię zbierałem tam w sposób, że Panu Katarina słowo. Powiedziałem, wiadomo, że nie jest sąd, nie dalej, ale to, co wójt zrobił, mamy jak przestępca. Także myślę, że tutaj nie do końca wójt jest stroną. To przede wszystkim powiatowy lekarz weterynarii. Widzimy tutaj opinię Pana zupełnie inną lewą widzicie. Także dziękuję za uwagę. Rozmowa na temat skargi i rozstrzygnięcia skargi była na Komisji Budżetu, na którą Pan również zaproszenie otrzymał i tak naprawdę liczyliśmy, że Pan przybędzie. Na tej również komisji została podjęta decyzja, że skargę uznaje się za bezzasadną, tak również jest wpisany w projekt uchwały i taką właśnie decyzję będziemy teraz głosować. Patrzenia skargi na działalność wójta gminy Mińsk Mazowiecki. Przypominam, głosujemy wersję bezzasadną. Kto jest za? 13 jest za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Skarga bezzasadna, Pani. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.